Cześć, nazywam się Robert Marchel i od ponad 10 lat zajmuję się tematem rozwoju osobistego i relacji damsko-męskich. Dzisiaj powiem Ci o 6 nieintuicyjnych zasadach podejmowania dobrych decyzji, a na koniec tego nagrania pokażę Ci bardzo skuteczny i bardzo prosty system do podejmowania dobrych decyzji, który będzie przydatny zwłaszcza wtedy, kiedy masz jakieś duże wątpliwości albo bardzo wahasz się w jakiejś kwestii, albo kiedy decyzja jest naprawdę ważna. Jestem przekonany, że ta wiedza przyda się każdemu, nie tylko tym ludziom, przed którym teraz stoją jakieś większe wybory, bo każdy z nas podejmuje decyzje na co dzień, czasami większe, czasami mniejsze, ale te decyzje ciągle podejmujemy. A co najważniejsze, jestem przekonany, że kiedy usłyszycie te wszystkie zasady, wielu z Was zmieni swoje decyzje, które już zostały podjęte. Na lepsze. Taką mam nadzieję, po to tutaj dla Was jestem. Pierwsza zasada dotyczy przede wszystkim ludzi, którzy mają ograniczone środki finansowe. Czyli sorry, Bill Gates, nic tu dla Ciebie, ale im bardziej ograniczone środki finansowe masz, tym bardziej ta zasada Ciebie dotyczy. Mianowicie, jeżeli coś kupujesz, jakiś produkt albo usługę, to jednocześnie rezygnujesz z czegoś innego, a często jest to zupełnie niewidoczne. Wyobraź sobie, że zobaczyłeś nowy telefon, najnowszy model Twojej ulubionej marki, który wychodzi właśnie w tym miesiącu i on kosztuje 3500 zł. Jest cudowny, śliczny, widzisz reklamy, jesteś zachwycony, chcesz go kupić. Ale czy zauważasz, że równie dobrze możesz kupić stary model telefonu, który w momencie, kiedy pojawia się na rynku nowsza wersja, jest dużo tańszy i kosztuje powiedzmy 2000 zł. Nowy 3500, stary 2000, czyli jest 1500 zł różnicy. Więc zastanów się teraz, czy te nowe elementy, które są w tym nowszym telefonie, są warte 1500 zł. To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie. Czy wolisz ten nowy telefon ze wszystkimi nowymi funkcjami czy ulepszeniami, które zostały tam wprowadzone, czy być może stary telefon i nowy telewizor, który kupisz za te 1500 zł? Zobaczcie, że jeżeli zaczniecie kalkulować sobie rzeczy właśnie w taki sposób, dużo bardziej racjonalnie, a mniej emocjonalnie, nagle możecie dojść do nowych wniosków i zobaczyć te nie do końca widzialne na pierwszy rzut oka rzeczy. Wyobraź sobie, że Twój kolega proponuje Ci mały zakład. Da Ci 50 zł, jeżeli rzuci monetą i wypadnie orzeł, albo Ty mu dasz 40 zł, jeżeli rzuci monetą i wypadnie reszka. Czy zgadzasz się na taki układ? To jest pierwsze pytanie. Ok. Drugie pytanie. Załóżmy, że wypadła reszka i przegrałeś 40 zł. Czy decyzja, którą podjąłeś, była dobra? Tak, to była bardzo dobra decyzja. Dlaczego? Bo na dłuższą metę zyskałbyś, gdybyście 100 razy rzucili monetą, to byś bardzo dużo zarobił, dlatego prawdopodobieństwo wygrania w tym przypadku było dużo większe. Raz byś przegrał i stracił 40 zł, ale następnym razem byś wygrał i zyskał 50, czyli miałbyś 10 zł różnicy. Problem polega na tym, że jeżeli podejmujesz jakąś pojedynczą decyzję i okazuje się, że nie udało się to, co zakładałeś, możesz tego bardzo żałować, ale to nie znaczy, że decyzja była zła. Tak właśnie działają kasyna. Większość gier jest tak zrobiona, że kasyno ma tylko niewielką przewagę nad graczem, tak żeby zachęcić ludzi, żeby tam przychodzili i faktycznie stawiali swoje pieniądze. Ale na dłuższą metę kasyna bardzo dobrze zarabiają. Pokrywają wręcz wszystkie koszty, które są związane z prowadzeniem kasyna. I jest to dla nich opłacalne, bo każda decyzja, gdzie prawdopodobieństwo jest nawet odrobinę większe na to, że będziesz miał jakiś zysk, jest dobra, nawet jeżeli na krótką metę się ona nie zwraca. Dlatego też dobrą decyzją na przykład jest założenie jakiegoś nowego biznesu, które daje szansę na zarobienie dużo większych pieniędzy, na dużo większą wolność, dużo większą swobodę życia, nawet jeżeli za pierwszym razem się to nie uda. Przy podejmowaniu decyzji bardzo ważne jest, żebyś uważał na prawo konsekwencji. Załóżmy, że masz możliwość podjęcia studiów, które trwają 2 lata i które są dla Ciebie totalnie beznadziejne, ale po tym przynajmniej będziesz miał jakiś papierek.
Pytanie, czy podejmujesz te studia po to, żeby mieć papierek? Czy może warto zrobić coś innego? A teraz zobaczmy inną perspektywę. Jesteś już na tych studiach od 3 lat, zostało ci tylko 2, tylko w cudzysłowie. I wiesz, że te studia są beznadziejne i po tym jak ukończysz te 2 lata, to będziesz miał papierek. Czy teraz inaczej patrzysz na tą perspektywę? Czy mimo wszystko warto skończyć te studia? Czy może czasami, jeżeli widzisz, że decyzja, którą podjąłeś, jest błędna, lepiej pogodzić się z tym, że poniosłeś porażkę, niż ciągnąć to dalej? Moi drodzy, to jest pytanie retoryczne. Oczywiście, że lepiej. Niestety, prawo konsekwencji bardzo często przywiązuje nas wręcz do kontynuowania decyzji czy podążenia za jakimiś ścieżkami życiowymi, których już dłużej nie chcemy, bo co sobie pomyślą inni? Już raz powiedzieliśmy, że coś takiego zrobimy. Już tyle czasu i pieniędzy zainwestowaliśmy w to konkretne przedsięwzięcie, więc teraz szkoda się poddawać, już dobra, niech już będzie. Ale znowu nie widzicie możliwości, które macie, gdybyście jednak zmienili tę decyzję. Ilość czasu, którą byście zaoszczędzili, gdyby ta decyzja teraz była zmieniona. Ilość pieniędzy, którą bylibyście w stanie odzyskać z takiej inwestycji. Jednym z idealnych przykładów właśnie takiej decyzji jest tkwienie w związku, który od dawna już jest wygasły, jest pusty, już nie da się nic zrobić, już wiele razy był ratowany i nic z tego nie wyszło. Ale oj, jest, bo jest, no to trudno, to już będzie. Nie chcę się zmieniać, bo już przysięgałem, bo coś tam. Nawet, bo jest dziecko. Prawo konsekwencji. Oczywiście trzeba zawsze konkretnie wyważyć, czy już warto się poddać, czy warto jeszcze trochę powalczyć, warto coś naprawić, ale mając świadomość tego, że tkwisz w trochę ślepym zaułku bardziej ludzkiej psychiki, ludzkich iluzji, niż faktycznych, racjonalnych decyzji, być może dużo lepiej będziesz podejmował takie decyzje w przyszłości. Inną pułapką podejmowania decyzji jest zapominanie, że proces podejmowania decyzji też kosztuje Twój czas i Twoją energię. Zatem jeżeli szukasz czegoś zawsze najwyższej jakości, maksymalnie dobrego, chodzisz po sklepach, żeby wybrać jak najlepszy towar i ofertę, bo chcesz mieć wszystko najlepsze, to jeżeli to jest jakaś duża rzecz, duża inwestycja, to prawdopodobnie dobrze. A jeżeli to nie jest tak duże, to prawdopodobnie zapominasz wkalkulować kosztów czasu i energii, jakiej poświęcasz na szukanie danego produktu czy usługi. Oprócz tego też ryzykujesz to, że będziesz mimo wszystko niezadowolony, bo jeżeli wybierzesz coś, co Ci się podoba i co według Ciebie było najlepsze, ale później spotkasz coś jeszcze lepszego, to Twoja satysfakcja z Twojego wyboru prawdopodobnie opadnie. Pułapką zatem jest dążyć do maksymalnej jakości, bo nigdy nie będziesz w stanie przejrzeć wszystkich opcji, poza tym te opcje w przyszłości i tak będą się pojawiały. Prostym wyjściem z tej pułapki jest ustawienie sobie standardów, które chcesz, żeby dany produkt spełniał i wybranie pierwszego produktu, który faktycznie te standardy spełni. Oczywiście nie chodzi, żeby te standardy były niskie, one mogą być bardzo wysokie, ale dużo łatwiej jest szukać czegoś, co spełnia jakieś standardy, niż szukać doskonałości. Mając tą świadomość, nie tylko zaoszczędzisz czas, ale będziesz bardziej zadowolony, bo jeżeli w przyszłości znajdziesz coś bardziej doskonałego, to nie musisz od razu żałować zakupu, bo wiesz, że to była w danej chwili dobra decyzja. Ta zasada również ma idealne przełożenie na związki. Jeżeli ciągle będziesz szukał jak najbardziej doskonałej osoby i będziesz porównywał każdą kolejną osobę, zastanawiasz się, czy przypadkiem ona nie jest lepsza niż ta dziewczyna czy chłopak, z którym w danej chwili jesteś, no to skończysz ciągle szukając, ciągle wybierając, ciągle tracąc czas i szukając doskonałości, których nadal nie będziesz mógł znaleźć, bo nigdzie nie ma doskonałej kobiety czy doskonałego mężczyzny. Zawsze będzie ktoś lepszy pod jakimiś względami. Warto zwrócić na to uwagę. Kolejną bardzo ważną wskazówką podczas podejmowania decyzji jest słuchanie swojej intuicji. Albo właściwie raczej tylko dopuszczenie jej do głosu, bo też w pełni swojej intuicji nie zawsze możesz ufać. Bardzo często wręcz może wyprowadzić cię w pole. Ale słuchanie swojej intuicji to przede wszystkim zastanowienie się, czy ty na pewno tego chcesz. Czy to jest twoje.
Czy być może to, nad czym się zastanawiasz, nie jest ci trochę narzucone z góry, nie wynika z jakichś oczekiwań ze strony rodziny, przyjaciół, ogólnie społeczeństwa? Czy nie jest przypadkiem wynikiem prawa konsekwencji? Czy ty na pewno tego chcesz? Co mówi ci twoja intuicja? To jest bardzo ważne pytanie, które warto sobie zadać także w kontekście związków. Jeżeli poznajesz kogoś nowego, co mówi ci o nim twoja intuicja? Czy ty na pewno chcesz być z tą konkretną osobą, czy chcesz być po prostu z kimkolwiek? Twoja intuicja mówi ci, że raczej ta osoba się nie nadaje, ale tak bardzo chcesz być z kimś, tak bardzo nie chcesz być samotny czy samotna, że twierdzisz, ok, nie, jednak się angażuję. Co mówi ci twoja intuicja? Wyobraź sobie, że jesteś już w długim związku. Trwa to rok, dwa lata, pięć lat. Jeszcze nie podjęliście jakichś większych kroków, nie było zaręczyn, ani ślubu, ani dzieci. Co mówi ci twoja intuicja na temat tej osoby? Czy ty naprawdę chcesz z nią być? Czy tak głęboko wewnątrz siebie chcesz sformalizować ten związek, chcesz spędzić z tą osobą większy kawałek życia? Czy może nie do końca? Czy może czujesz gdzieś wewnętrznie, że tak naprawdę nie chcesz być tą osobą? Jak myślisz? Dopuszczenie do głosu swojej intuicji może dać ci odpowiedź na niejedno pytanie praktycznie od razu, bo często podążamy za takimi utartymi schematami, które wplątaliśmy się, a w których tak naprawdę wcale nie chcemy być. Podejmujemy decyzje, do których zmuszają nas inni ludzie, ale to nie są nasze decyzje. Na to również warto zwrócić uwagę. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy stoi przed tobą jakaś większa decyzja, która będzie wręcz ważyła o twojej przyszłości, albo jest coś, nad czym bardzo się wahasz, warto wtedy podjąć decyzję jak najbardziej racjonalnie i jak najmniej emocjonalnie. Oczywiście w międzyczasie słuchając swojej intuicji, ale rozpisanie sobie tego wszystkiego bardzo dokładnie może bardzo ułatwić sprawę. Pytanie, jak to zrobić? Weźmy jakiś większy dylemat, na przykład czy powinienem zmienić pracę i zacząć pracować w tym konkretnym miejscu. Żeby podjąć taką decyzję, warto przekalkulować czynniki, które są dla mnie ważne. Tych czynników może być bardzo dużo, weźmy teraz tylko kilka, tak dla przykładu. Na przykład są to zarobki oczywiście, bliskość do miejsca pracy, możliwości rozwoju, jakieś dodatki związane z pracą, na przykład służbowy samochód, służbowy telefon i tak dalej. I teraz każde z tych kryteriów, które są dla nas ważne, oceńmy, jak bardzo ważne są. Na przykład zarobki, powiedzmy, że są dla nas ważne w skali od 1 do 10 na 8. Bliskość do miejsca pracy, powiedzmy 6. Możliwości rozwoju 10. Jakieś dodatki związane z pracą 4. Teraz, kiedy mamy wypisane już kryteria, pod którymi oceniamy dane prace i wagę tych kryteriów, warto wziąć każdą z tych ofert osobno i ocenić ją właśnie pod tymi kryteriami. Na przykład praca, w której w danej chwili jesteś, oceniasz zarobki na poziomie 6, bliskość do pracy na poziomie 10, możliwości rozwoju na 5 i dodatki, które masz z tej pracy na 7. Oceń teraz ofertę pracy, którą dostałeś. Zarobki, dajmy na to na 9. Bliskość do pracy na 4. Możliwości rozwoju na 8. Dodatki związane z pracą na 10. I co ważne, teraz warto przemnożyć każdą liczbę, która dana oferta otrzymała, przez wagę danego kryterium i dopiero potem dodać te wszystkie liczby. Zobaczmy, jak to wygląda na wykresie. Po dokonaniu takiej analizy dużo łatwiej podejmiesz decyzję, bo będzie ona dużo bardziej świadoma i mniej emocjonalna. I to już wszystko na temat podejmowania decyzji, przynajmniej na teraz, ale jestem bardzo ciekawy, co o tym wszystkim myślicie. Czy udało mi się jakoś wpłynąć na wasze decyzje? Czy po tym, jak poznaliście te zasady, może coś zmieniło się w waszym życiu? Może z czegoś zrezygnowaliście? Albo łatwiej wam będzie podjąć jakąkolwiek decyzję, która przed wami stoi? Jeśli tak, napiszcie mi proszę o tym w komentarzu. Bardzo chętnie przeczytam każdy z nich.
Jak zwykle zachęcam też do dzielenia się tą wiedzą z waszymi znajomymi. Jeżeli wy sami uważacie to nagranie za wartościowe, to wasi znajomi też wam podziękują za to, że im je prześlecie albo za to, że udostępnicie je na waszym Facebooku. Jak zawsze zachęcam do subskrybowania tego kanału i do polubienia mojej strony na Facebooku. Dzięki temu będziecie na bieżąco z każdym nowym filmem, który będę nagrywał. Dajecie mi też większą motywację do tego, żeby robić te filmy jeszcze lepiej i jeszcze częściej. Dlatego za to też jestem bardzo wdzięczny. A jeżeli już teraz chcecie zdobyć znacznie więcej wiedzy z dziedziny rozwoju osobistego i relacji damsko-męskich, to zapraszam na stronę jakzdobywać.pl. I to wszystko na teraz. Do następnej niedzieli. Robert Marchew.